Witam wszystkich, Kuba Jankowski z kanału Aquapasja, nisko się kłania. Dzisiejszy filmik oczywiście poświęcam mojemu 72-litrowemu zbiornikowi. Chciałem Wam przede wszystkim powiedzieć, że jak na załączonym obrazku widać, moje akwarium odżyło. Odżyło pod tym względem, że mikrozoria, które przez dłuższy czas nie były ozdobą zbiornika, teraz powoli wychodzą na prostą. Liście stają się ładnie zielone, mają ładny zielony kolor, taki zdrowy zielony kolor. Tych brzydkich, ciemnych liści jest coraz mniej. No i w ogóle mikrozorium nabiera takiego nowego, fajnego wyglądu, którego dawno nie było u tej roślinki u mnie. Tutaj szczególnie te mikrozorium, takie bardzo rozrośnięte, taki krzaczor duży. Te mikrozorium w centrum też całkiem ładnie się ma. Bardzo ładnie ma się Bolbitis, który rośnie niesamowicie. Ta roślinka dostała dużego kopa i staje się widoczna w moim akwarium, a to była taka bardzo mała sadzonka. Anubiasy mają się znakomicie. Tutaj takie moje jedne z najstarszych okazów, które zawsze były gdzieś tam ukryte w krzakach głęboko, teraz są na widoku i mają się całkiem nieźle. Tak samo tutaj te dwa anubiasiki mają się znakomicie. Jak widzicie, co chwilę jakieś nowe listki przybywają, a u anubiasów o nowe listki czasem trudno, a tutaj bardzo ładnie ta roślinka rośnie. Ten duży anubias też się ma świetnie i myślę, że za jakiś czas jakaś tutaj nowa łodyżka z listkiem będzie wyrastać. Tam z tyłu za anubiasem mamy żabienicę, która przetrwała najgorsze i teraz jest od jakiegoś czasu pod nią zaaplikowana kulka glinianotorfowa i zobaczymy, czy ta kulka gliniana torfowa coś da, czy żabienica faktycznie ruszy i odskoczy, czy też nie. Niesamowicie dobrze, jak widać, rośnie duża kryptokoryna, która robi to, co do niej należy, czyli daje cień innym roślinom, no i jest takim parasolem, który się pięknie kładzie na tafli. O to mi chodziło, sadząc u siebie tę roślinę. Jeżeli chodzi o inne roślinki, no to na pewno na minus jest tutaj nużaniec, który w tym gąszczu jest ukryty. Są tutaj takie dwie sadzonki, jedna gdzieś tam w gąszczu anubie, w gąszczu mikrozorium, druga gdzieś tutaj, ale ten nużaniec nie chce rosnąć, rozpuszcza się, no i pożytku z niego nie ma żadnego. Cały zbiorniczek ma się całkiem fajnie, całkiem ładnie to wszystko wygląda. Światło Happet 6W, filtr AQL FZN1, ten najmniejsza kaskada AQL-ostka. W środku ceramika, gąbka, no i wata filtracyjna. Jest wiele pytań na Facebooku, na YouTubie, czy taki filtr FZN1 da radę do 70-litrowego zbiornika. Wszyscy polecają większe, no i dobrze, że polecają większe, bo większe będą na pewno bardziej wydajne, ale jeżeli ktoś się zdecyduje jednak na FZN1 do akwarium 70-litrowego, które jest, jak w moim przypadku, dość nieźle zarybione i nieźle obsadzone roślinnością, to taka FZN1 da radę bez najmniejszego problemu. Tutaj filtr już chodzi bez czyszczenia jakieś 3 tygodnie, no i myślę, że jeszcze dalej pochodzi, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby ten filtr poradził sobie z takim litrażem. Da sobie radę bez problemu. Oczywiście jak ktoś chce kupić coś większego, niech kupi, ale FZN1 też da radę. Cały zbiornik myślę, że wygląda całkiem sympatycznie, całkiem ładnie. Rybki mają się dobrze, krewetki na razie też. No i niech sobie to tak wszystko funkcjonuje, jak funkcjonuje do tej pory, bo
Jak na razie jestem z tego akwarium bardzo, bardzo zadowolony. Cieszę ono oko, a nie nastręcza wiele pracy. I o to chodzi. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Cześć.